Dzień Szczęczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Polskich Komunikatów. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy na 27 warsztatach poświęconych Instytutowi Nauki Jazdy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Jest to Polska Komunikatów. Trzecia edycja, trzeci rok objęty warsztaty od 2017 roku, 2016 roku. Spotykamy się z instruktorami, bowiem wychodzimy z takiego założenia, taka idea jest w warsztatu, że lepiej przygotowany instruktor to później lepiej wyszkolony przyszły kierowca. Na dzisiejszych warsztatach oprócz wspólnej wymiany doświadczeń pomiędzy nami jako polskimi liniami kolejowymi, jak również tymi, którzy uczą przyszłych kierowców. Chcemy się wymienić doświadczeniami, chcemy się podzielić wiedzą. Również z dzisiejszych warsztatów każdy uczestnik tych warsztatów otrzyma materiały informacyjne, które będzie można wykorzystywać w procesie szkolenia przyszłych kierowców. Bowiem lepiej przygotowany kierowca to bezpieczny na przejazdach kolejowych. Państwo sobie kierowcy najczęściej są sprawem na wagę? W zasadzie można powiedzieć o dwóch elementach. Pierwszy element to wymagowanie pilotowania na UB20 stop przed przejazdami kolejowymi. I drugi element to wymagowanie światła czerwonego mijającego. Musimy zastosować światło czerwone mijające ustawione na sygnalizatorze ustawionym przed przejazdem kolejowym drogowym, to oznacza, że bezpośrednio do przejazdu zbliża się pociąg. Każdy wjazd czy pominięcie tego sygnału czerwonego mijającego może oznaczać, że nie unikniemy wypadku kolejowego. Szanse na przeżycie w wypadku kolejowym dla kierowców, autobusów, wiadomo. Proszę Państwa, myślę, że to najlepiej obrazuje, zresztą będziemy dzisiaj o tym mówić, że siła uderzenia takiego pociągu w samochód jest tak duża, że praktycznie można ją porównać, jak nasz samochód osobowy najedzie na zwykłą puszkę pokoju. Jak zobaczymy, to ona jest mocno zgłuciona. Tak mniej więcej wygląda auto po zdarzeniu kolejowym. Stąd szanse przeżycia i starcia z pociągiem dla użytkowników dróg niestety są niewielkie. A jeszcze jedna sprawa, a jak wygląda, tak jakby Pan powiedział, na przestrzeni lat to bezpieczeństwo na przejazdach, czy jest lepiej, czy jest gorzej? Proszę Państwa, patrząc na kampanię Bezpieczny Przejazd, odniosę się jakby do roku 2010, też będziemy o tym dzisiaj mówić. W roku 2010 w całym kraju wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych było około 300. Dzisiaj mówimy, że tych wypadków jest 200-208 średnio w ciągu roku. Mniej więcej w 2018, 2017, 2016 takie cyfry padały. Także pewne efekty poprawy tego bezpieczeństwa, ale to również wynika z działań technicznych i organizacyjnych, jakie polskie linie prowadzą w zakresie podnoszenia kategorii przejazdów, w zakresie budowy skrzyżowań dwupoziomowych, jak również efekt szkoleń i promocji, które między innymi wprowadzamy, jak chociażby idea, która w ubiegłym roku została wprowadzona wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, to żółta nalepka z numerem 112 i alarmowanie o sytuacjach niebezpiecznych na przejazdach kolejowo-drogowych. Marcin Szyński, zastępca dyrektora Biura Komunikacji i Promocji Polskich Linii Kolejowych. W ramach kampanii Bezpieczny Przejazd 1 czerwca 2018 roku polskie linie kolejowe oznakowały wszystkie przejazdy, które są przez nas zarządzane, takimi specjalnymi żółtymi naklejkami, na których znajduje się indywidualny numer przejazdu, numer telefonu alarmowego 112 oraz numery do służb kolejowych, które wykorzystujemy wtedy, kiedy występuje zagrożenie na przejeździe. Jest to projekt realizowany wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, gdyż naszą bazę przejazdów została ona zintegrowana z systemem powiadamiania ratunkowego i w tej chwili każdy, kto jedzie na przejazd, zgaśnie mu samochód, nie może opuścić przejazdu, wystarczy, że zadzwoni na numer alarmowy 112, poda dokładnie numer przejazdu z naklejki znajdującej się bądź to na wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja, bądź na obudowie napędu rogatkowego na przejeździe i wtedy
operator numeru alarmowego specjalnym, dedykowanym łączem może zgłosić się do naszych służb odpowiedzialnych za sterowanie ruchem kolejowym i poprosić o wstrzymanie ruchu na danej linii, tak aby uniknąć zagrożenia. Natomiast pozostałe numery telefonów, które są umieszczone na naklejce, służą do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, jak braku oznakowania, wybitych komór w światłach, sygnalizatorów, czy też połamanych rogatek bezpośrednio do służb kolejowych, które są odpowiedzialne za zgłaszanie, za usuwanie tych usterek. Proszę Państwa, w zeszłym roku przybyliśmy ponad 28 tysięcy naklejek na 14 tysiącach przejazdów. I one są zawsze w tym samym miejscu, na każdym przejeździe, albo na odwrotnej stronie Krzyża Świętego Andrzeja, albo na napędzie rogatkowym, tak aby były widoczne od strony szyn dla kierowcy, który jest wewnątrz przejazdu. Od 1 czerwca do końca zeszłego roku było 417 zgłoszeń. Z tego w 30 przypadkach wprowadzone zostało ograniczenie prędkości pociągu do 20 km na godzinę maksymalnie. Jak również maszynista dostał polecenie ostrożnej jazdy i obserwowania tego, co jest w danym miejscu. Natomiast w 24 przypadkach konieczne było wstrzymanie ruchu kolejowego, aby uniknąć tragedii. Dziękuję. Tak,